Po raz drugi nie udało się zarządowi miasta Dębicy przeforsować podwyżek cen biletów na obiekty sportowe. Większość radnych była przeciwna droższym biletom na basen i lodowisko. Burmistrz uważa, że te niewielkie podwyżki są konieczne. Wszystkie składowe są podniesione. Otworzyliśmy przetarg na prąd, gdzie 60% jest podwyższony. Postanowiliśmy zgłosić firmę, która wygrała, że chcemy podpisać kontrakt. Okazało się, że firma odstąpiła, woląc płacić 100 tysięcy kary. Także, szanowni państwo, kolejna na liście też nie chce podpisać. Nie wiemy, jaka będzie podwyżka. Czy skończy się na 60%? Na pewno się nie skończy na 60%. Nie wiemy, czy nawet nie będzie 100%. Rozmawiamy, pewno przygotujemy nowy przetarg. Przeciwko podwyżkom cen biletów był klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, a Adam Rogowski wstrzymał się od głosu. Głosowaliśmy przeciwko tym podwyżkom przede wszystkim z tego powodu, że dzisiaj odbyła się konferencja premiera rządu pana Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział czasowe zniesienie akcyz i podatków na energię elektryczną i gaz ziemny. A to był jakby główny argument kierownictwa MOSiR-u, dlaczego należy podnieść ceny biletów, ponieważ ceny gazu i ceny prądu pójdą w górę. W związku z tym stwierdziliśmy, że na razie jako klub będziemy głosować przeciw. Zobaczymy, jak ta obniżka akcyz i podatków na energię i gaz wpłynie na kondycję finansową MOSiR-u. Obecna na sesji dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podkreślała, że istnieje możliwość zamknięcia obiektów sportowych. Bez tych podwyżek naprawdę będzie nam bardzo trudno utrzymać ofertę dla mieszkańców. Nie wiem, co będziemy robić. Może tak zdarzyć się taka sytuacja, że te obiekty nie będą funkcjonować w pełnym wymiarze czasu, bo po prostu nie będzie nas na to stać. I nie dlatego, że nie chcemy mieszkańcom ich udostępnić, ale po prostu nie pokryjemy tych kosztów. Proponowane podwyżki nie miałyby być wysokie. Ta podwyżka w żaden sposób znacząco nie uderza w mieszkańców, ponieważ kluby pływackie, do których należy prawie 500 dzieci, jak nie 600 już obecnie, dzieci korzystają z basenu w klubach, gdzie kluby płacą 10% kwoty cennikowej. 10%, proszę państwa. Czyli jeśli tor kosztuje 90 zł za godzinę, klub płaci za godzinę 9 zł. Na tym torze wykupionym przez klub korzysta 15 dzieci z nauki pływania. Czyli to wychodzi po jakieś, nie wiem, 70 groszy. To są groszowe sprawy. Dzieci niepełnosprawne wchodzą na basen za darmo. Płaci tylko opiekun. Mają nieograniczony czas. Czyli nie liczy się im, że to w ciągu godziny muszą wyjść, muszą być na basenie tyle, ile im potrzeba, żeby dziecko ubrać. Tak naprawdę te 100% to płacą w większości grupy zorganizowane przyjezdne do Dębicy, których jest bardzo dużo, bo nasz ośrodek cieszy się dużą popularnością. Także proszę państwa, ta podwyżka naprawdę nie ma na celu uderzenia w mieszkańców absolutnie. Radny Mateusz Kutrzeba zwrócił uwagę na to, że do sprawy podwyżek cen biletów można wrócić w połowie przyszłego roku, aby zobaczyć, czy te koszty zdążyły się zbilansować.